Rawskiej Młodzieżowej Radzie Miasta dużo brakuje, żeby być takim rzeczywistym głosem młodzieży w mieście? Znaczy, ja myślę, że jeszcze dużo musimy pracować nad kontaktem ze starszą radą i to jest chyba główny problem, że nie mamy jeszcze takiego płynnego kontaktu ze starszymi, ale myślę, że z samymi rówieśnikami nam wychodzi to coraz lepiej. I chyba najlepszym takim przykładem była akcja Milki, gdzie ludzie po prostu postronni włączyli się w tą akcję i wiedzieli, że oni też są potrzebni. Więc myślę, że to jest wszystko, no jeszcze ciągle nie na takim poziomie, jakbyśmy chcieli, ale że będzie coraz lepiej i że nowa kadencja będzie kontynuowała to, co my zaczęliśmy. A Młodzieżowej Radzie Miasta przeszkadza to, czy pomaga, że tak naprawdę funkcjonujecie przy Urzędzie Miasta? Ja myślę, że są oczywiście dwie strony medalu, że z jednej strony to jest też trochę takie ograniczanie, ale tu jest też duża pomoc ze strony urzędu, bo wszelkie takie sprawy właśnie urzędowe. Mamy, nam jest dużo bardziej, dużo łatwiej nam to załatwiać, więc myślę, że możemy na to patrzeć w dwie strony i chyba nie ma co jakoś bardzo nakierunkowywać się na jedną z nich. Powiedziałaś tutaj, wspomniałaś tutaj o akcji Milki, przytulania. To sprawiło, że młodzieżówka stała się taka trendy w mieście? Ja myślę, że to na pewno pokazało ludziom, że można działać coś samemu i że niekoniecznie potrzebny jest nadzór jakiejś ogromnej liczby dorosłych ludzi. Że po prostu wystarczy chcieć i wystarczy się zaangażować w coś, żeby coś wyszło fajnego z tego, a wyszło naprawdę bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Ale chyba nie wszyscy młodzieżowi radni włączyli się w tę akcję. Dlaczego tak jest? Nie, ja myślę, że nie wszyscy przychodzą tutaj do młodzieżówki z właściwym podejściem, bo wiadomo, że żeby startować w wyborach, po prostu trzeba chcieć działać, mieć pomysł na to, co robić tutaj i mieć też świadomość tego, że to pochłania dużo czasu wolnego, a myślę, że nie każdy jest tego świadomy, że to jest jednak jakiegoś tam rodzaju zobowiązanie się i wyrzeczenie pewnych rzeczy, bo organizujemy wiele rzeczy w weekendy, a wiadomo, że nie każdy chce przyjść w tą sobotę czy piątek po południu i zaangażować się w jakąś akcję. A przy tych działaniach udało Wam się osiągnąć jakiś sukces? Jakaś akcja była szczególnie taka ważna dla Was? No ja ciągle będę podkreślała chyba tą Milkę, bo to jest no, taka akcja na skalę całej Polski, ale myślę, że kontynuowanie tych wszystkich konkursów, które były w poprzednich kadencjach, to jest ciągle duży sukces, bo mamy duże zainteresowanie i turniejem koszykówki, i konkursem wiedzy o samorządzie terytorialnym. Myślę, że każdy ten konkurs, jeżeli dobrniemy z nim do końca, to jest jakiś tam mały sukces. Już niedługo kolejne wybory do następnej kadencji. W jaki sposób można zachęcić młodzież z Rawy Mazowieckiej, żeby tak naprawdę zgłosili się i zostali radnymi? Ja myślę, że jest bardzo wiele osób, które chciałoby coś zrobić, a niekoniecznie ma możliwości do tego, żeby gdzieś tam dalej ten pomysł przekazać i na pewno nie ma też takich możliwości realizacji swojego pomysłu, a młodzieżówka daje tę możliwość i w takiej grupie osób na pewno łatwiej to zorganizować niż samemu. I poza tym wydaje mi się, że młodzieżówka to jest bardzo dobre miejsce na nawiązanie jakichś nowych kontaktów, trwalszych bądź mniej trwalszych, ale to są 2 lata naprawdę bardzo fajnej współpracy z ciekawymi ludźmi. Oczywiście nie wszyscy, ale myślę, że jest taka grupa osób, która zawsze jakoś tam ze sobą ma bliższy kontakt i to są bardzo fajne wspomnienia później na jakieś tam dalsze lata. Powiedz jeszcze, co trzeba zrobić, żeby zgłosić swoją kandydaturę, jeżeli udało nam się kogoś zachęcić dzisiejszą rozmową? Więc tak, przede wszystkim trzeba być z Rawy, bo to jest główny warunek, że trzeba być zameldowanym w Rawie Mazowieckiej. I jeżeli się jest uczniem szkoły gimnazjalnej, bądź ponadgimnazjalnej, po prostu pobieramy kartę zgłoszeniową z sekretariatu i oddajemy ją koniecznie do 11 października do sekretariatu. I to jest taki ostateczny termin oddania tych kart. I oczywiście na tej karcie trzeba zebrać 20 podpisów uczniów popierających naszą kandydaturę i 2 podpisy nauczycieli, więc warto też zaangażować się w jakąś tam kampanię wyborczą, bo to jest no, coś fajnego, można pokazać się tak przed swoimi wyborcami przyszłymi, a też daje też taki pogląd na to, co chcielibyśmy zrobić w młodzieżówce. I warto chyba jeszcze zaznaczyć, żeby tak naprawdę sensownie zgłaszać swoją kandydaturę. Jeżeli chcemy coś robić rzeczywiście, no to róbmy to. Jeżeli nie, no to nie zgłaszajmy się. Tak, ja myślę, że takie podejście, że idę tam, bo idę, bo nauczyciel mi kazał, to w ogóle wyklucza już na starcie takiego radnego, więc trzeba naprawdę mieć tą świadomość, że to jest jednak
to pochłania dużo czasu i trzeba się z tym trochę przespać, przemyśleć to, czy chcemy się w coś takiego angażować, bo jeżeli się jest już radnym, to myślę, że te 2 lata trzeba naprawdę działać, a nie być tylko na liście radnych.